Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy na hali sportowej przy ulicy Wąskiej, ale tym razem nie koszykówka króluje na tej hali. Na parkietach sali sportowej dzisiaj taekwondo. Taekwondo i dwie imprezy. Pierwsza impreza to makroregionalne mistrzostwa juniorów strefa oraz mistrzostwa Pomorza. Po południu dla wszystkich sympatyków tej dalekowschodniej sztuki walki będą pokazy technik specjalnych, ale o tym wszystkim powie za chwilę organizator dzisiejszych imprez, dyrektor Kołobrzeskiego Klubu Taekwondo, pan Daniel Nitecki. Dzień dobry. Jak widzimy teraz mamy przerwę małą. Korzystając z tej przerwy może powiem, jaki będzie program dalszych zawodów. Po zakończeniu układów formalnych mistrzostw Pomorza mężczyzn rozpoczniemy walki, już eliminacje makroregionalne kobiet, później makroregionalne eliminacje mężczyzn. Te zawody zostaną rozegrane już do końca i później rozpoczną się eliminacje mistrzostw Pomorza w walkach kobiet i w walkach mężczyzn. Po tym, po południu zostaną rozegrane finały walk kobiet i mężczyzn w mistrzostwach Pomorza i po tym dopiero zostaną rozegrane techniki specjalne jako najbardziej, można powiedzieć, niebezpieczne dla zawodników. Niebezpieczne, a zarazem najbardziej widowiskowe dla publiczności. Tak, są bardzo widowiskowe. Niebezpieczne są tylko pod tym względem, kiedy zawodnicy nie zachowują dostatecznej ostrożności lub nie mają odpowiednich umiejętności po prostu wyczucia dystansu i czasem się zdarzy, że coś tam może im nie wyjść przy technice. Zdarza się to bardzo rzadko, ale mimo wszystko jednak to są deski drewniane, twarde, także stopy różnie na to reagują. Różnie są zawodnicy przygotowani do rozbić. Panie Danielu, widzę, że publiczność dopisała, ale również i zawodnicy także. Ilu zawodników przyjechało na dzisiejsze mistrzostwa? Ja zostałem bardzo zaskoczony ilością zawodników, niezapowiedzianych zwłaszcza. Zapowiedzianych mieliśmy około 60-70 osób. W tej chwili jest ponad 100 osób uczestniczących w zawodach. Nie byliśmy na to przygotowani przede wszystkim ze względu na to, że nie mieliśmy zapewnionych miejsc w internacie. W ostatniej chwili dzięki pomocy pana dyrektora Gromka udało nam się uzyskać miejsca w internacie w budowlance. Serdecznie za to dziękuję. Bardzo miły gest ze strony pana dyrektora. I zawody, jak widać, się już rozpoczęły, idą pełnym tempem. Obsada sędziowska jest też troszeczkę mniejsza niż przewidywaliśmy, gdyż sędziowie z Polski nie dojechali do nas. Radzimy sobie jak tylko możemy. Myślę, że wszystko będzie tak, jak powinno być rozegrane, bez większych problemów. I panie Danielu, za chwilę rozpoczynają się półfinały układów formalnych. Proszę cokolwiek powiedzieć na ten temat. W tej chwili mieliśmy dosyć dużą ilość zawodników w układach mężczyzn. Ze względu na to ograniczyliśmy ilość układów do jednego obowiązkowego. W tej chwili w ćwierćfinałach już rozgrywamy te zawody, dodając układ dowolny, czyli zawodnicy wykonują układ zalecony przez sędziów i układ dowolny, w którym czują się najlepiej. Oceniane są w układach formalnych przede wszystkim dokładność technik, zgodność układu z określonym schematem, dynamika, szybkość wykonywanych technik, dokładność. Przede wszystkim te podstawowe cechy zawodnika, które świadczą o jego umiejętnościach. Brany jest pod uwagę również stopień trudności układu, wysokość jego. Rzecz biorąc, można powiedzieć, że większe szanse mają zawodnicy wykonujący wyższe układy, mający wyższe stopnie, ponieważ są to układy coraz trudniejsze i są wyżej oceniane przez sędziów. Zauważyłem, że stopnie, które posiadają poszczególni zawodnicy, wcale nie świadczą o tym, który zawodników jest lepszy. Są pewne różnice. Często się zdarza tak, że zawodnik mający kilka stopni mniej potrafi wykonać dużo lepiej układ od zawodnika mającego wysoki stopień. Decyduje tutaj przede wszystkim dynamika, dokładność wykonywania technik i tak zwana fala w taekwondo. Jest to ruch wyprowadzany poprzez elastyczność ciała. Nie każdy zawodnik nadaje się do tego typu po prostu ruchów, nie ma takiej elastyczności, jaka jest wymagana, i zawodnicy, którzy mają niższe stopnie, a są lepiej przygotowani, po prostu pod tym względem mogą taką walkę wygrać. Kolejna walka w wadze do 53 kg. Markowska Monika i Oleczek Iwona z Atlantyku Kołobrzeskiego. O komentarz fachowy poproszę Marcina Markiewicza. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Zawodniczki są mniej więcej na jednakowym poziomie. Iwona Oleczek trenuje około 6 lat, jest to bardzo zawodniczka doświadczona. Zawodniczki są ubrane w sprzęt sportowy, czyli rękawice bokserskie, ochraniacz na piszczele, ochraniacz na stopy i ochrania genitalii.
Będzie tu walka żywiołowa. Iwona preferuje walkę szybką, techniczną. Pierwsza runda. Walka składa się z dwóch rund po dwie minuty. Półminutowa przerwa. Teraz był punkt, widać, za jeden w głowę, za jeden punkt uderzenia. Może punktację przedstawię. Uderzenie w głowę z nogi jest punktowane za dwa punkty. Uderzenie z ręki w głowę również za dwa punkty. Uderzenie na tułów, jeden punkt. Przepraszam bardzo, walka trwa dwa razy po półtora minuty, pół minuty przerwy. Teraz wymiana, widać, za jeden punkt. Efektowne kopnięcie na tułów. Spokojnie walki. Teraz atak zawodniczych z Gdańska, zaawansowany jednym punktem. Koniec pierwszej rundy. Po pierwszej rundzie nie ma znacznej przewagi żadnych zawodniczek. Wyrównana walka. Mam nadzieję, że w drugiej rundzie Iwona bardziej ruszy do ataku, bardziej zdecydowanie. Wskazówki techniczne z trenera. Myślę, że Iwona powinna iść bardziej zdecydowanie. Lepsza praca na nogach. Koniec przerwy, druga runda. Zawodniczki spotykają się po raz pierwszy, co nie znają swoich walorów. Teraz było widać akcję za jeden punkt w wykonaniu Iwony. Spokojna walka. Myślę, że Iwona powinna być bardziej zdecydowanie iść. Jest szybsza. Iwona jest zawodniczką znaną. Osiągała już takie tytuły jak Mistrzostwa Polski, seniorek, co powinna tej... Teraz miała krótką przerwę z pododaną chorobą. Dobrze. Znowu akcja za jeden punkt. Brawo. Koniec drugiej rundy. Walka nie jest jednostronnie wygrana przez żadną zawodniczek. Myślę, że będzie remis. W tym momencie sędzia główny zbiera karty punktacyjne od sędziów bocznych. Zaraz będzie ogłoszenie wyniku. Zawodniczki prądne do ogłoszenia werdyktu. Chwila napięcia. No niestety, za mało ataku.
I to jest przyczyną przegranej naszej zawodniczki. Dziękuję bardzo. I widzieli Państwo, pierwsza walka w wykonaniu zawodniczki Kołobrzeskiego Atlantiku. Walka przegrana, a sędziowała tą walkę między innymi w narożniku Katarzyna Stachura, z dawniej pod panieńskim nazwiskiem Baczyńska, doskonale Państwu znana, wielokrotna mistrzyni kraju, wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy. My za chwilę zaprosimy Państwa na kolejną walkę, w której będzie uczestniczyła zawodniczka Atlantiku Kołobrzeg. Kolejna walka w wadze do 53 kg. Widzą Państwo Sylwię Grendę z kołobrzeskiego klubu Atlantik Kołobrzeg oraz jej przeciwniczkę, którą jest Monika Markowska z gdańskiego klubu Taekwondo. I za moment, dwa razy po półtorej minuty, i okaże się, czy Sylwia będzie w finale, czy nie. Witam Państwa ponownie. W tej walce wystąpi kolejna zawodniczka kołobrzeskiego klubu Taekwondo Atlantik. Jest to Sylwia Grenda. Sylwia trenuje około 6 lat. Miała już wiele sukcesów ogólnopolskich, między innymi była dwukrotną mistrzyni Polski juniorów młodszych i trzecią brązową medalistką Mistrzostw Polski seniorów, a więc to są osiągnięcia mówiące same za siebie. Czy potwierdzi swoją formę? Tak, zdecydowany atak, zaocowany jednym punktem. Wymiana ciosów, tutaj jeden punkt. Widać, że Sylwia Grenda jest zawodniczką energiczną, lubiącą szybkie ataki, wchodzącą do końca, nie poddawającą się. Uspokojenie walki, praca. Teraz akcja za dwa punkty, ręka z wyskoku, głowę. Teraz przerwa walki, czy będzie ostrzeżenie? Upomnienie za chaotyczną walkę. W taekwondo punktuje się czyste uderzenia. Koniec teraz pierwszej rundy, widzimy nieznaczna przewaga kołobrzeskiej zawodniczki. Jeżeli Sylwia wygra ten pojedynek, spotka się po południu w finale. Druga runda pojedynku. Moim zdaniem Sylwia powinna skracać techniki, szybkie wejście ręką i odejście, nie wdawanie się w niepotrzebną, tak powiem, muckę. Jedno uderzenie, odskok. I myślę, że będzie ostrzeżenie za zbyt chaotyczną walkę. I tak, widzimy ostrzeżenie dla zawodnicy z Gdańska, obustronne, również dla Sylwii. Myślę, że Sylwia nie powinna się wdawać w takie bójki. Powinno być jedno uderzenie, odskok. Takie akcje się punktuje. W dwustronnej wymianie ciosów to najczęściej wstępuje mucka. Widzimy ożywienie walki. Sędzia prosi o czas. Spowodowany rozluźnieniem pasa.
wskazówki trenerskie. Kontynuacja walki. Kolejne przerwanie walki. Na szczęście tym razem bez żadnych ostrzeżeń. Tylko koniec drugiej rundy. Walka również obustronnie, nierozstrzygnięta moim zdaniem. Dogrywka będzie lub wygrana stylu moim zdaniem. Było parę czystych uderzeń ręcznych na głowę za jeden punkt. I za chwilę dowiemy się, proszę Państwa, jaki będzie werdykt tej walki. Sędzia główny ma już karteczki od sędziów, właśnie w tej chwili odebrał od Katarzyny Stachury i za chwilę sędzia główny zawodów ogłosi werdykt tej bardzo emocjonującej walki. Zawodniczki proszone są do środka i za moment. Zawodniczka gdańskiego klubu Taekwondo, a Sylwia Grenda nieznacznie ulega w tej walce. To jest sport, widzieli Państwo, walka bardzo zacięta, bardzo, bardzo wyrównana, a decyzją sędziów w tym momencie lepszą zawodniczką okazała się przeciwniczka z Gdańska. Kolejna walka, w której walczy kołobrzecki zawodnik. Jest nim Marcin Markiewicz z Atlantyku Kołobrzeg, a przeciwnikiem jego jest zawodnik Kopeć Artur z Bonina. I o komentarz poproszę jednego również z zawodników kołobrzeckiego klubu Atlantik. Bardzo proszę przedstawić się. Nazywam się Michał Pióro. Bardzo proszę. Oczywiście. Marcin Markiewicz już jest dosyć utytułowanym zawodnikiem. Możliwości ma duże, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Jego przeciwnikiem jest dosyć znany, słabo znany zawodnik, jednak już jakieś tam umiejętności posiada. Na razie w defensywie Marcin walczy, nie atakuje, stara się wyczekać na jeden moment. O! No niestety wyszedł za linię. Technika nie będzie uznana. Marcin otrzymał ostrzeżenie za wyjście za linię. O, tutaj próba techniki za dwa punkty. Dosyć mocna wymiana. Sędzia zaraz przerwie, tak. W taekwondo nie można atakować ciągłym atakiem. Jest ograniczony kontakt. Wznowienie walki. Marcin stara się wyczekać na ten jeden moment. Czeka. Chaotycznie, troszeczkę chaotycznie, ale... Tak. Na razie nic konkretnego w sumie zawodnicy nie pokazują. Jest to takie wyczekiwanie. Tu jest pies za dwa punkty. Czysta technika. To jest Marcina atut właśnie. Technika do Yochagi. Przerwa teraz. I chwila przerwy. No. Druga część walki. Drobną przewagę na pewno ma Marcin Markiewicz, zawodnik z Atlantiku Taekwondo. Tutaj znowu próba była za dwa punkty z wyskoku z ręką, tak jest. Sędzia przerwie walkę, technika była wykonywana, niedozwolony punkt na plecy. Ostrzeżenie i wznowienie walki ponowne. Znowu Marcin skrócił dystans, tak zwany Timiochurugi. Jest mało... Walka dynamiczna, jednak ciosy są dosyć mocne. I znowu. O. No teraz Marcin popisał się wspaniałą techniką do Yochagi, jednak już po czasie była, także nie wiadomo, czy zostanie uznana technika. Ostrzeżenie dla zawodnika, dla dwóch zawodników.
Marcin. Tu widać, że zawodnik z czerwonym paskiem, jednak jego techniki nie dochodzą. Są chaotycznie kopane. Marcin natomiast wyczekuje na ten jeden moment. Tu Marcin troszeczkę z siłą pada, jednak wydaje mi się, że za chwilę powinien nadrobić to. Coś widocznie zawodnicy są zbyt osłabieni, a jednak... O. I walka się kończy. Kolejne ostrzeżenie dla zawodnika z Bonina. I koniec walki, tak? Dziękuję bardzo za fachowy komentarz zawodnika Atlantiku Kołobrzeg. I za moment dowiemy się, jaki jest rezultat, czy będzie jeszcze konieczna dogrywka, czy sędziowie uznają, że wynik tego spotkania będzie rozstrzygnięty już w pierwszych dwóch rundach spotkania. Walka była bardzo zacięta. Niewielką przewagę można by zauważyć po stronie zawodnika Atlantiku Kołobrzeg. Za chwilę werdykt walki. I słyszą Państwo aplauz na trybunach. Zwycięstwo Markiewicza, Kołobrzeskiego Klubu Sportowego Atlantik. Gratulujemy. Elementy etykiety walki. Zawodnicy w plus 70 kg. Stach Robert, Szczecinecki Klub Taekwondo. Jego trenerem jest Krzysztof Pajewski. Szkoleniowiec, wyjście poza planszę. Robert Stach, ubiegłoroczny finalista Mistrzostw Polski, wielokrotny zdobywca nawet tytułów międzynarodowych w Taekwondo. W tej chwili widzimy słabe przygotowanie techniczne zawodnika z Gdyni. Jeszcze nie obyty jest, tak jak Stach. Trzeba pamiętać, że w taekwondo ważna jest szybkość, techniczność, nie tylko sama wymiana. Tu widzimy już technikę na głowę, nogi z ziemi, to jest za 2 punkty. Mimo to zawodnik z Gdyni nie daje za wygraną. Spycha zawodnika ze Szczecinka. Dosyć odważny, ale widać, że dużo lżejszy, trochę słabszy technicznie. Jeszcze takie nieskoordynowane ruchy zawodnika z Gdyni. No, Robert jest dużo bardziej utytułowany. Stara się nie zrobić krzywdy. To też ważne, żeby nie otrzymać jakichś za dużo upomnień. Technik takie, które mogłyby się zakończyć kontuzją, ponieważ można łatwo zostać zdyskwalifikowany. Zresztą Robert Stach ma już kilkuletnie doświadczenie i tak jak przedtem walczył, jest duża zmiana, bo w tej chwili nie walczy na wymianę ciosów, nie ma w tej chwili już czegoś takiego jak kopanie byle gdzie. Jest coraz bardziej techniczny. Bardzo dobry zawodnik. Trenerem jest, tak jak przypominam, Krzysztof Pajewski, były kadrowicz Polski. No a zawodnik z Gdyni zupełnie nieznany, prowadzony przez byłego zawodnika z Atlantiku Kołobrzeg, Pawła Stachurę. I po półminutowej przerwie, wznowienie, znowu 1,5 minuty w najcięższej kategorii walk. Wyprzedzenie. Bardzo odważne, bardzo odważne.
No widać, że Stach troszeczkę opuścił się jednak. Siła jest, a technicznie w tej chwili z tego, co jestem zorientowany jako trener makroregionu, jest to zawodnik, który przygotowuje się w tej chwili, jest w klasie maturalnej i po prostu może to powoduje, że może mniej trenuje, ale bardzo rozważnie prowadzi walkę, to on kontroluje ją, jej przebieg zresztą widać. Widać, że ponawiane ataki zawodnika z Gdyni niewiele przynoszą efektów. Sędzią planszowym jest dosyć młody sędzia ze Szczecinka, także pan Andrzej Skrzyński. Sędziami punktowymi pani Grażyna Stachura z Atlantiku, przepraszam, z Posejdona Gdyni, była zawodniczka Atlantiku i zawodnik, w tej chwili sędzia także Marcin Szulkaczewicz, kandydat na sędziego. Mimo to sprawdziłem go, bardzo dobrze punktuje na rożniku. Myślę, że niedługo na szkoleniu sędziowskim zdobędzie pełne uprawnienia, żeby sędziować w zawodach ogólnopolskich. Zakończyła się walka, za chwilę poznamy werdykt. Zawodnicy chwilę odpoczywają, dlatego że w przypadku, gdy suma punktów wyznaczonych przez sędziów będzie jednakowa, nastąpi jednominutowa dogrywka. Zaraz się dowiem. Jednominutowa dogrywka. No, ja szczerze powiem, że jestem zaskoczony tego typu obrotem sprawy, gdyż wyraźnie Robert Stach technicznie przewyższał. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ jestem sędzią międzynarodowym i akurat te przepisy za chwilę skonfrontuję to. Ze wskazaniem. W tej chwili jednominutową dogrywkę. Mimo, że niewielkie wskazanie było jednak na Roberta Stacha. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zawodnicy starają się unikać jakichś niepotrzebnych zwarć, które mogą przynieść kontuzję lub ostrzeżenie lub minus punkt. Wyraźnie zawodnik z Gdyni jest gorszy. Zobaczymy, jak ocenią to młodzi sędziowie. I tu kilka technik. Wyraźnie. Technika weszła jedna. Trochę przepychania. Nic z tego nie bardzo wynikało. No tutaj tylko minuta. A Robert Stach ma właściwie dwóch. No, myślę, że nie powinno być problemu w tej chwili. Zawodnicy bardzo zmęczeni. Jednak jest to w tej chwili jednak wysiłek zbliżony do wysiłku w sportach walki typu judo, typu biegi krótkie, na krótkich dystansach typowo wysiłek anaerobowy, czyli beztlenowy. Także bardzo trudny. Niestety nie rozumiem tego. Za chwilę postaram się zmianę. Chwilkę. Za chwilę będzie zmiana. Dziękuję Państwu. Niestety muszę zaingerować. Dziękuję. Proszę Państwa, transmitował, relacjonował to półfinałowe spotkanie wraz z dogrywką sędzia główny dzisiejszych zawodów. Przypomnę Państwu,
Robert Kopeć, trzeci dan. Jeszcze chwila. Dowiemy się, czy tym razem sędziowie byli bardziej jednomyślni niż po dwóch rundach. Nie, jeszcze jest w tym momencie kolejna dogrywka do pierwszego trafienia. Już nastąpiło pierwsze trafienie. Jeden z sędziów wskazał na Stacha, drugi z sędziów wskazał na jego przeciwnika, także walka toczy się dalej. Musi być przewaga jednego sędziego w werdykcie, albo jeden wskazuje, jeden nie. W przypadku, kiedy wskazują na oddzielnych zawodników, walka toczy się dalej. Zawodnicy o zbliżonych warunkach fizycznych. Stach Robert jest dosyć doświadczonym zawodnikiem. W tej chwili widzieliśmy ciekawą akcję zawodnika oznaczonego czerwoną szarfą. Trudno jest w tej chwili ocenić, po prostu wyłapać takie czyste, celne uderzenie. Jest tylko dwóch sędziów punktowych. W przypadku, kiedy jest czterech sędziów, tak jak powinno być normalnie, jest to bardziej obiektywne. Każdy sędzia ma lepsze pole widzenia. Może ocenić, skoncentrować się na swoim wycinku. I wygrał Robert Stach ze Szczecinka. Końcówka komentarza, proszę Państwa, była w wykonaniu Daniela Niteckiego, przypomnę, prezesa Kołobrzeskiego Towarzystwa Sportowego Atlantik i znany jest już finałowy przeciwnik naszego zawodnika kołobrzeskiego Markiewicza. Także finał kategorii wagowej plus 80 kg zapowiada się niezwykle interesująco. Robert Stach ze Szczecineckiego Klubu Sportowego jest mistrzem Polski juniorów z roku 96. Jest zawodnikiem bardzo młodym, aczkolwiek widać, że tutaj jest jakby nawet wyrośnięty, ale jest naprawdę młodym zawodnikiem. Rocznik mniej więcej 77. Taki sam rocznik co Marcin Markiewicz. Wagowo mniej więcej są te same wagi, około 80 kg. Teraz jest to kategoria plus 70, a w seniorach plus 80. Mniej więcej warunki fizyczne bardzo są zbliżone. Tutaj zadecyduje po prostu, mi się wydaje, predyspozycję do dzisiejszego spotkania. Zawodnicy się spotykają pierwszy raz, więc zobaczymy, kto reprezentuje wyższy poziom. Czy nasz zawodnik, czy zawodnik ze Szczecineckiego Klubu Sportowego. Przypominam, walka odbywa się dwa razy po półtora minuty, pół minuty przerwy. Względnie, jeśli jest walka niewyrównana, odbywa się dogrywka jednominutowa. Jeśli dogrywka nie rozstrzygnie, odbywa się walka do pierwszego trafienia. Jest to najbardziej emocjonujące, bo wtedy zawodnicy muszą bardzo uważać i są to często ataki bardzo efektowne i skuteczne zarazem. U Marcina Markiewicza widać spokój. Opanowanie, już rutyna nauczyła go, jak ma postępować, nie widać jakiegoś zdenerwowania. To samo u zawodnika ze Szczecineckiego Klubu Sportowego. Oczywiście znają się, są na stopie koleżeńskiej, ale wiadomo, że to jest teraz walka i tutaj koleżeństwo odchodzi na bok i jest walka. Jest to specyfika tego sportu, że przed zawodami wszyscy są razem, wszyscy się bawimy, jednak zawody przyjdą, to już to wszystko odchodzi na bok, ale to wszystko jest na zasadzie sportu i jakiś fair play zasad. Powiedz jeszcze, jakie grożą konsekwencje w wykonaniu, w przypadku, kiedy jeden z zawodników wykona cios. Oczywiście cios dozwolony, ale cios ten spowoduje groźną kontuzję albo utratę przytomności. Jeśli było to uderzenie czyste, na przykład jeśli był odsunięty i dostał technikę za dwa punkty z nogi, jest to technika zaliczona i to jest tylko na niekorzyść zawodnika, który otrzymał tę technikę. Jeśli oczywiście jest czysta, bo jeśli jest czy łokciem, czy kolanem zadana, to jest dyskwalifikacja zawodnika, który ją wykonał. I jeszcze widzieliśmy tutaj parę ciosów poniżej pasa, kiedy zawodnicy, no jest to, oczywiście każdy doskonale o tym wie, że jest to uderzenie bardzo bolesne. Co wówczas się dzieje? Wówczas albo zawodnik może zostać dyskwalifikowany, albo dostanie minus punkt, czyli sędzia po prostu odejmie z kart jeden punkt. Ale zazwyczaj, jeśli jest bardzo mocne kopnięcie w krocze, jest zawodnik dyskwalifikowany. Ze względu po prostu na to, żeby nie dopuszczać takich sytuacji po raz kolejny, bo to jest, jak wiadomo, bardzo ciężka kontuzja. I już ostatnie sprawdzenia sędziego.
sędzia teraz sprawdza sprzęt, czy jest na miejscu, czy wszystko posiadają, czy suspensoria, ochraniacze na krocze. Oczywiście są oznaczeni, jeden zawodnik ma szarfę czerwoną, drugi niebieską. Oczywiście to jest podyktowane względami technicznymi, żeby sędziowie mogli łatwiej rozpoznawać zawodników. I mi się wydaje, że będziemy teraz świadkami dobrego spotkania. I zaczynamy. Półtora minuty. Przywitanie. Tu zawodnicy na razie się badają. Szukają swoich luk, gdzie tu zaatakować, tak? Tutaj na razie nic się nie będzie działało, dopóki nie wyczują dystansu. O właśnie. Obydwaj zawodnicy pracują. Doszło do krótkiej wymiany, jednak to jest bezpunktowo. To jest tylko cały czas pozorowanie ataku. Szykowanie się do konkretnej akcji. Tu próba na klatkę, zaatakowanie jednak to nie jest punktowana. Technika musi być albo na brzuch, albo na twarz. Marcin próbuje podchodzić coraz bliżej przeciwnika. Jednak tutaj cały czas... O właśnie! No, zawodnik ze Trzcinieckiego z klubu dokonał takiego skrótu tak zwanego. Zareagował na technikę Marcina, w defensywie oczywiście. No, zawodnik ze Trzcinieckiego klubu dokonał teraz ataku. Wypchnął Marcina za linię, dlatego teraz Marcin otrzyma punkt karny. Wznowienie walki. Walka jest mało dynamiczna. Zbyt wielka jest stawka, żeby się szarżować na jakieś akcje poważniejsze. To samo teraz Marcin skontrował. No jednak upadek i technika będzie niezaliczona. Ale już z inicjatywą wyszedł Marcin Markiewicz, zawodnik Kołbrzyskiego Klubu Sportowego Atlantik. Przerwa. Pół minuty przerwy przed rundą, drugą. Wydaje mi się, że walka jest wyrównana. Jeszcze nie można osądzić, który z zawodników wygrywa, aczkolwiek wierzę, że Marcin Markiewicz wygra to spotkanie. Chciałem przypomnieć Państwu, że niby to jest półtora minuty wysiłku, jednak zawodnicy są bardzo obciążeni psychicznie, fizycznie i po każdej takiej walce zmęczenie się daje we znaki. Ale przyznasz, Michał, że Krzysztof Pajewski przywiózł dzisiaj na zawody znakomitą drużynę. No, parę walk wygranych w wykonaniu jego zawodników i zawodniczek i wydaje się, no czy nie wydaje się, bo wiem o tym, że to jest jedna z najsilniejszych drużyn na Pomorzu. To znaczy zgadza się, ale zawsze konkuruje właśnie Kołobrzeski Klub Sportowy ze Szczecineckim. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że Krzysztof Pajewski przywozi zawodników sezonowych. To znaczy wygrywają jedno spotkanie, wygrywają trzy zawody i znikają. I pojawiają się następni. Nie ma Krzysztof Pajewski takich stałych zawodników. Chociaż Stachura jest właśnie jego tym stałym zawodnikiem przed 2-3 lat. No tu doszło teraz do wymiany mocniejszej. Aczkolwiek też nic po tym nie wyszło, bo nie było czystego trafienia. Oczywiście dla człowieka, który się nie zna, to tutaj widać było, że niby uderzenia były mocne i dochodzące. Jednak to jest wszystko na blok idzie. Tu Marcin próbuje, ale znowu nic się nie dzieje. Nic co by na punkty szło. Marcin stara się dojść do dystansu bliskiego i zaatakować rękoma. Tu podpuszcza zawodnika, tak zwaną podpuchem robi, żeby zawodnik wszedł w niego, a on wtedy wykona kontratak. Przynajmniej, o właśnie, o to chodziło. Skrót ręką. Tu Marcin wykazał się naprawdę dobrym wyczuciem, tak zwanym timingiem. Będzie próbował prawdopodobnie nogą zaatakować Marcin. Chociaż nie, skrót ręką to samo, jednak atak nie doszedł. Atak musi być wyraźny, żeby został zaliczony przez sędziów liniowych. Jest, tutaj teraz znowu skrót i powtórka, tak jest. Jednak wyszedł Marcin za linię i dostanie ostrzeżenie. To jest błąd. Tu Marcin powinien pracować dookoła zawodnika, nie powinien wychodzić do tyłu. Bo zawodnik będzie kontynuował atak dopóki aż... I po walce. I mi się wydaje, że Marcin Markiewicz wygrał tą walkę. Chociaż była wyrównana, ale wygrał. O wyniku się przekonamy za momencik. Sędzia zbierze karty od sędziów bocznych.
sędzia główny zawodów, pan Robert Kopeć, i stwierdził, że te dwie rundy po półtorej minuty każda można przyrównać do innych sztuk walki, jak na przykład judo, bądź karate, bądź kyokushinkai, bo jest to faktycznie kolosalny wysiłek w bardzo krótkim odstępie czasu. Tak, w innych dyscyplinach, jak się orientuję, na przykład w zapasach, walka trwa 3 minuty. Tak samo w boksie się dzieje, że 3 minuty. W walkach zawodowych na przykład jest 12 rund po 3 minuty. To jest można porównać do maratonu. Jeśli nawet, nie wiem, czy przesadziłem, ale naprawdę można porównać do maratonu. Tu jednak jest 2 razy 1,5 minuty, to dla juniorów wystarczające. Teraz się dowiem o wyniku. A więc Marcin Markiewicz zwyciężył walkę i tym samym został mistrzem Pomorza. Dziękuję bardzo, Michał, za komentarz. Widzieli Państwo żywą reakcję kibiców. Mistrz Pomorza na rok 97, Marcin Markiewicz, Kołobrzeski, klub sportowy Atlantik Kołobrzeg. Proszę Państwa, walka zakończona i przed mikrofonem poprosiliśmy zwycięzcę kategorii powyżej 80 kg Marcina Markiewicza. Marcin, jak oceniasz tą walkę, bo chyba znasz tego zawodnika, z którym walczyłeś? Z tym zawodnikiem spotkałem się dwukrotnie, przegrywając te walki. W pierwszej walce była to moja niedyspozycja z powodu grypy. W drugiej to już była walka bardziej wyrównana, a teraz po prostu wyczułem zawodnika, skrócając go przednią ręką. Jakie dalsze plany, takie najbliższe? Najbliższe zawody dla mnie najważniejsze w tym sezonie to Mistrzostwa Polski Seniorów i mam nadzieję, że wygram je. Gdzie one się odbędą? Odbędą się w Lubartowie, jak się nie mylę. Nie jestem pewien, ale raczej tam. W jakim terminie? Termin to będzie koniec czerwca. Dzisiaj jeszcze czekają nas nie lada emocje po krótkiej przerwie obiadowej, mianowicie techniki specjalne. Startujesz również? Oczywiście, jest to moja korona, konkurencja. Co już udowodniłem chyba parokrotnie, że zwyciężając w tej konkurencji, chciałem ustanowić nowy rekord Polski. Właśnie, który na dzień dzisiejszy wynosi ile? 2,85. Na ostatnich zawodach ta wysokość pokonałem 2,80. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. I czy oprócz techniki dosiężnej, jeżeli chodzi o tą technikę, o której przed chwilą powiedziałeś, jeszcze w pozostałych technikach też będziesz uczestniczył? Znaczy się chodzi o techniki nożne, tak? Tak, nożne. Znaczy, w technikach nożnych akurat są rozgrywane, jest tylko jedno kopnięcie z powodu zazwyczaj braku czasu. I dzisiaj mam nadzieję, że też będzie właśnie ta jedna technika, w której jest najlepszy, czyli uprzeł ligi. A techniki ręczne? Techniki ręczne, czyli testy siły, nie są rozgrywane. To całkiem na czym innym polega, na siłowym rozbijaniu desek. Czy planujesz jeszcze dłuższy związek z taekwondo? Znaczy się na razie to sport ten trenuję dla rekreacji, wolę niż stać pod klakami, gdzieś pójść na trening codziennie, ale po skończeniu szkoły może na WF i w tym kierunku dalej będę się kierunkowywał może. Marcin, powiedz, co daje Ci taekwondo? Co daje mi? Oprócz oczywiście ogólnej sprawności fizycznej, oprócz recepty na zdrowie, bo jest to niewątpliwie recepta na zdrowie, ale co, dlaczego właśnie ten sport? Znaczy, zawsze lubiłem indywidualne sporty, bo wychodzi dwóch zawodników i co potrafią, to pokazują. Nie jest to drużyna, że... Znaczy oczywiście są też walki drużynowe, ale to jest... Nie tylko indywidualne obchodzą i... Jest jeden na jeden zawodnik, co potrafią, to pokażą. A słuchaj, czy chciałbyś powiedzieć coś młodym adeptom dalekowschodnich sztuk walki, jeżeli chodzi o etykietę? Bo jest ona żelazna. A jak ona jest przestrzegana w praktyce? Wiecie, etykieta jest podstawą właśnie taekwondo, tym się właśnie taekwondo różni od innych sportów walki, jak kickboxing czy boks. Jest przestrzegana, myślę, jest związane to z zachowaniem, tak jak w sali, jak i poza salą. I myślę, że to jest tym najpiękniejsze właśnie. A ty ją przestrzegasz na co dzień? No oczywiście, staram się przynajmniej. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i oczywiście cóż, życzę dalszych sukcesów i obronienia tytułu mistrza kraju na zawodach czerwcowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Za chwilę rozpoczynają się półfinały układów formalnych. Proszę cokolwiek powiedzieć na ten temat.
W tej chwili mieliśmy dosyć dużą ilość zawodników w układach mężczyzn. Ze względu na to ograniczyliśmy ilość układów do jednego obowiązkowego. W tej chwili w ćwierćfinałach już rozgrywamy te zawody, dodając układ dowolny, czyli zawodnicy wykonują układ zalecony przez sędziów i układ dowolny, w którym czują się najlepiej. Oceniane są w układach formalnych przede wszystkim dokładność technik, zgodność układu z określonym schematem, dynamika, szybkość wykonywanych technik, dokładność. No przede wszystkim te podstawowe cechy zawodnika, które świadczą o jego umiejętnościach. Brany jest pod uwagę również stopień trudności układu, wysokość jego. Rzecz biorąc, można powiedzieć, że większe szanse mają zawodnicy wykonujący wyższe układy, mający wyższe stopnie, ponieważ są to układy coraz trudniejsze i są wyżej oceniane przez sędziów. Zauważyłem, że stopnie, które posiadają poszczególni zawodnicy, wcale nie świadczą o tym, który z zawodników jest lepszy. Są pewne różnice, no często się zdarza tak, że zawodnik mający kilka stopni mniej potrafi wykonać dużo lepiej układ od zawodnika mającego wysoki stopień. Decyduje tutaj przede wszystkim dynamika, dokładność wykonywania technik i tak zwana fala w taekwondo. Jest to ruch wyprowadzany poprzez elastyczność ciała. Nie każdy zawodnik nadaje się do tego typu po prostu ruchów, nie ma takiej elastyczności, jaka jest wymagana, i zawodnicy, którzy mają niższe stopnie, a są lepiej przygotowani, po prostu pod tym względem mogą taką walkę wygrać. A więc, proszę Państwa, zapraszamy teraz na końcowe walki układów formalnych mężczyzn. To są w ramach Mistrzostw Pomorza. Tak, w ramach Mistrzostw Pomorza dochodzimy do półfinału i finały zostają już do rozegrania po południu, po przerwie obiadowej od godziny 16. Zapraszamy bardzo. Prowadzący sprzedaż podwójnej, a następnie
Osoba, która zabiegała szatnie dziewczą, bardzo proszę Państwa, zwrot klucza. Bardzo proszę sprawdzić, kto z nami zabiegał szatnie dziewczą. Dziękuję Panu. Bardzo proszę zawodniczki kategorii walki 40 kg
W tej chwili odbędzie się walka finałowa, w której bierze udział mój klubowy kolega i zawodnik ze Szczecinka. Z KKS Atlantic i ze szczecińskiego klubu Taekwondo. Bardzo ładnie teraz w tej chwili mój kolega klubowy kopnął. Było to kopnięcie Jobczagi. W tej chwili dostanie zawodnik ze Szczecinka ostrzeżenie za upadek. Przynajmniej powinien dostać. Niepotrzebnie się obrócił. Ostrzeżenie dla klubu ze Szczecinka za obrót i za niskie uderzenie dla mojego klubowego kolegi. Jest to było uderzenie po obrocie Dwitczagi. Dostał w tej chwili też mój kolega Jobczagi na brzuch. To jest punktowane za jeden punkt. W tej chwili jest przerwa, w której trener udziela rad udziela wskazówek wszelkich. Jakie wytyka mu wszystkie błędy, jakie robi, mówi co, jakie błędy robi przeciwnik, co się powinno robić w tym momencie. W drugiej rundzie powinien więcej skakać Timiczurugi na głowę, to jest uderzenie z ręką za dwa punkty. Powinien mniej nadbiegać na niego, na przeciwnika. Dużo do Lioczagi powinien kopać na tułów, gdyż zawodnik jest odkryty. Nie powinien robić takiego nabiegu, jak właśnie w tej chwili, ani machać tak rękoma, bo bardzo łatwo wyłapać na głowę jakąkolwiek technikę. Zawodnik ze Szczecinka niepotrzebnie się obrócił, przez to został ostrzeżenie za upadek. Nasz kolega klubowy też dostał, gdyż nieprawidłowo kopnął. Nie powinien robić takich nabiegów, jak w tej chwili, gdyż jest to niebezpieczne. Widać, mniej więcej w tej rundzie prowadzi mój kolega klubowy, zdobywając większą ilość punktów. Bardzo ładnie w tej chwili wszedł mój kolega rękoma. Jest to za dwa punkty uderzenie. Czekamy na wydryk, może będzie dogrywka. Zależy wszystko od sędziów. Mam nadzieję, że to będzie właśnie zawodnik z mojego klubu. Nie powiem. Komentowała Państwa Marta Woźniak. Jestem przekonany. Jak będzie drugi finał, to jak będzie drugi finał, to mogę przyjść pokrąć tam, czy pani jeszcze sama, tak? Fajnie, dziękuję.
przed nami finał kategorii kobiet do 63 kg pomiędzy Martą Woźniak i Anną Stankowską. O komentarz poprosiliśmy Marcina Markiewicza. W tej walce zaczynamy kołobrzeżankę Martę Woźniak. Marta jest zawodniczką ćwiczącą około 6 lat. Zdobywała już m.in. takie laury jak Mistrzostwo Polski, juniorów młodszych dwukrotne, wielokrotne zdobywanie punktowanych miejsc na zawodach rangi ogólnopolskiej seniorów. Walczy teraz z zawodniczką z Bonina. Spotykała się z nią parokrotnie. Wyniki walki były przemienne. Zobaczymy, jak będzie to dzisiaj. Wymiana ciosów ręcznych bez punktów. Będzie chyba ostrzeżenie sędziego głównego. Nie, odbyło się tym razem bez ostrzeżenia. Jest teraz zdobyta punkt jeden na tułów bocznym kopnięciem. Koniec walki. Pierwsza runda, jak było widać, nie byłoby dużo wiele punktów, chyba dwupunktowa przewaga naszej zawodniczki. Walka była zbyt chaotyczna. W taekwondo liczą się techniki czyste. Półminutowa przerwa. Druga runda walki. Brawo, piękna akcja za dwa punkty na głowę przeciwniczki z skoku. Ponowne dwa punkty. Będą ostrzeżenia, zbyt chaotyczna walka. Sędzia pokazuje. Nie ma ostrzeżeń niestety. Kolejna przerwana walka. Powinny być ostrzeżenia, tak. Jest ostrzeżenie za wyjście. Za matę. Bez ostrzeżeń kontynuacja walki. O, teraz widzimy upadek. Koniec walki. Cóż można powiedzieć o tej walce? Walka bardzo chaotyczna. Techniki w takiej walce są raczej niepunktowane, uderzenie musi być czyste, widoczne. Ale myślę, że Marta wygrała. Kontrowała umiejętnie uderzeniem z wyskoku na głowę, z ręki, które jest punktowane za dwa punkty. Myślę, że właśnie to było kluczem do wygranej. Miejmy taką nadzieję. Sędzia główny zbiera kartki punktacyjne od sędziów bocznych. Za chwilę dowiemy się rezultatu. Policzenia punktów. Przywołanie zawodniczek do ogłoszenia werdyktu. Chwila napięcia. Tak, brawo, brawo. Przed nami walka półfinałowa w kategorii do 54 kg. W stopniach powyżej 6 kup walczą dwaj zawodnicy Kołobrzeskiego Klubu Sportowego Atlantik, Krzysztof Jackowski i Andrzej Szymański. Krzysztof Jackowski jest oznaczony szarfą czerwoną, Andrzej Szymański niebieską.
Krzysztof Jackowski, bardzo doświadczony zawodnik, wicemistrz Polski juniorów taekwondo z ubiegłego roku. Bardzo dobry zawodnik, rokuje nadzieję na najbliższe 5 lat na pierwsze miejsce w tej kategorii wśród seniorów. Andrzej Szymański zaczyna dopiero swój udział w walkach, w zawodach takiej troszeczkę poważniejszej rangi, ale również jest to bardzo dobry zawodnik, zwyżkujący coraz bardziej. Można powiedzieć bratobójcza walka, ale nie ma tutaj sentymentów. Wygrana w zawodach to jest jednak ważna argumentacja dla zawodnika do dalszych walk, do dalszego udziału w zawodach i treningu. Więc na pewno obaj starają się jak mogą. Znają się bardzo dobrze, dlatego walka może nie być tak widowiskowa jak innych zawodników, ponieważ to już jest jednak codzienny kontakt na treningach. Dokładnie się znają, wiedzą na co mają uważać. Odpada tutaj element wyczuwania przeciwnika, próbowania różnych technik. Można powiedzieć, że jest to taka walka bardzo taktyczna. Niemniej jednak Andrzej na początku wyprowadził kilka technik, które można powiedzieć dają mu w tej chwili wyrównane szanse z Krzyśkiem. Zobaczymy jak potoczy się druga runda. No teraz bardzo ładna akcja w wykonaniu Krzyśka Jackowskiego. Bardzo pięknie. Pandę do Lioczagi. Technika za 2 punkty. Niestety założona została na tył głowy, niezaliczona. Technika Andrzeja Szymańskiego na brzuch, bardzo dobrze wykonana. Andrzej dostanie w tej chwili ostrzeżenie za wykroczenie za matę. 3 ostrzeżenia powodują utratę 1 punktu, co często może się odbić na wyniku walki. Dobra akcja Krzyśka Jackowskiego, niestety techniki są troszeczkę niedokładne. Tutaj dochodzi duże zmęczenie zawodników, to już jest kilkanaście godzin tych zawodów. Oczekiwanie na swoje walki. Jest to bardzo duże obciążenie psychiczne jednak. Dobra akcja w wykonaniu Andrzeja, bardzo dobrze. Atak Jackowskiego na plecy. No i co do werdyktu tutaj będę miał wątpliwości mimo doświadczenia. Krzyśka Jackowskiego widać, że chyba dzisiaj nie za bardzo ma formę. Myślę, że Andrzej Szymański bardzo ładnie się zaprezentował, walczył z głową. Co świadczy o postępującym rozwoju tego zawodnika, bo większość młodych zawodników, którzy zaczynają startować, po prostu walczy żywiołowo. Ma nieprzemyślane akcje. Zaraz zobaczymy, jaki będzie werdykt sędziowski. Zwyciężyło jednak doświadczenie zawodnika. Korzystając z okazji, że jesteśmy na dzisiejszej kołobrzeskiej imprezie zabawy, choć okazuje się nie tylko zabawy w taekwondo, dwie imprezy bardzo ważne, a po południu jeszcze spore emocje technik specjalnych. Witam przed kamerą pana Krzysztofa Pajewskiego. Proszę Państwa, ludzie, którzy znają cokolwiek się na tej dyscyplinie sportu, na tej dalekowschodniej sztuce walki, nie muszę przedstawiać tego człowieka. Człowiek legenda tego sportu, mistrz świata wielokrotny, medalista mistrzostw Europy, mistrzostw kraju. Panie Krzysztofie, oprócz tego, że pan zajął się teraz wychowaniem młodzieży, bo przypominam Państwu, jest pan Krzysztof trenerem szczecineckiego klubu taekwondo. Proszę powiedzieć tym wszystkim właśnie młodym ludziom, którzy chcieliby zacząć zabawę, najpierw zabawę w taekwondo, biorąc przykład z pana i panu podobnych ludzi, co pan chciałby im przekazać? Nie, no, chciałbym ich serdecznie zaprosić na salę, wszędzie, czy to w Kołobrzegu, czy w Koszalinie, czy w Szczecinku. Myślę, że to jest jakaś forma, no może nie zabicia czasu, no ale zajęcia, że... No tak nie bardzo wiem, co powiedział pan takiego. Jest to po prostu recepta na zdrowie. Tak, na pewno. Na pewno tak. A jak dzisiejsi zawodnicy, bo widziałem, że w kilku walkach pańscy podopieczni no, spisywali się znakomicie. Również zawodnik, który walczył w walce finałowej, przepraszam, w półfinale, pokazał
również dość wysokiej umiejętności. Tak, no akurat ten zawodnik moim zdaniem troszeczkę wypadł poniżej oczekiwań, bo jest to teoretycznie jeden z lepszych zawodników w szczecineckim klubie taekwondo. Reszta zawodników wypadła tak w miarę, powiedzmy, nie najlepiej, no ale w miarę dobrze. Jak pan ocenia poziom dzisiejszych walk, przede wszystkim walk w kategorii powyżej 80 kg? To właśnie na samym początku mówiłem o tej walce, że powyżej 80 kg poziom był taki przeciętny. Może ta finałowa walka to akurat było dwóch obecnie najlepszych tutaj w makroregionie zawodników z Kołobrzegu i ze Szczecinka. No wygrał akurat zawodnik z Kołobrzegu. A czy również będzie pan organizował jakieś turnieje strefowe u siebie w Szczecinku? Tak, za dwa tygodnie chcemy zorganizować drugi turniej strefowy seniorów i juniorów młodszych w Szczecinku, znaczy 5-6 kwietnia. Jak duża, panie Krzysztofie, jest ekipa ludzi młodych szkolnych przez pana w Szczecinku? Tak, od pięciu lat prowadzę zajęcia w Szczecinku. Jest to grupa prawie przez te 5 lat cały czas w podobnych liczbach, gdzieś około 100 osób, tak, 90 to zależy. Powiedzmy, że na wiosnę troszeczkę się zmniejsza ten stan liczebny, ale tak około 100 osób regularnie od 5-6 lat trenuje w Szczecinku, w moim klubie. A jeszcze pan był uprzejmy powiedzieć o największych sukcesach pańskich zawodników. Największym sukcesem niewątpliwie był tytuł Mistrza Europy zdobyty w 1993 roku przez Zbyszka Sołtysa, tytuł Mistrza Europy juniorów w walkach, oczywiście Mistrzostwo Polski też zdobyte przez niego i brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Moskwie też zdobyty w 1993 roku przez Zbyszka Sołtysa. Z międzynarodowych sukcesów to jest wszystko. Z tych ogólnopolskich, z polskich mamy kilku mistrzów Polski, juniorów, wicemistrzów Polski. Tak troszeczkę tych medali przez te 5 lat się uzbierało. No, główny trener, koordynator regionu? Makroregionu północno-zachodniego. To podlega wszystko pod Poznań. W tej chwili kadra makroregionu jest wybierana właśnie w trakcie turniejów. Jest to turniej w tej chwili obserwowany przeze mnie. Nie tylko sędziuję, ale obserwuję jako trener. Będę po prostu wybierał zawodników młodych, utalentowanych do kadry, którzy szczególnie jeżeli chodzi o juniorów młodszych zaprezentują się w turnieju Pomorze, ponieważ szkoleniem makroregionalnym nie są objęci juniorzy. Juniorzy być może najmłodszego rocznika, niestety mamy tylko i wyłącznie pieniążki na szkolenie juniorów młodszych. Najbliższy turniej Szczecinek, 5-6 kwietnia w Szczecinku, no ale tutaj już zaprezentują się zawodnicy, którzy będą w kadrze właśnie w Mistrzostwach Pomorza w taekwondo. Panie Robercie, powróćmy na chwilę do turnieju, który jest organizowany dzisiaj i proszę o kilka słów komentarza do poziomu walk dotyczących zarówno makroregionalnego turnieju juniorów strefy i Mistrzostw Pomorza oraz również bardzo bym prosił odnieść się do układów formalnych. Proszę Państwa, więc układy w ogóle trzeba by było przejść do zasady taekwondo i do tego, co się w taekwondo dzieje, co to jest za dyscyplina, więc właściwie to jest czwórbój. Są to walki, tak jak widzimy tutaj walki w tej chwili turnieju juniorów, indywidualne. Są też układy indywidualne, techniki specjalne, gdzie prawdopodobnie może, jeżeli telewizja zostanie troszeczkę dłużej, zobaczy specjalne techniki wyskoku na specjalnej maszynie, gdzie deski będą łamane. Co można się odnieść? Turniej, pomimo odejścia dosyć interesujących zawodników do kadry seniorskiej, przejścia do grupy seniorskiej, zawodniczej, no zwyżkuje. Zwyżkuje, jest coraz lepiej, zawodników startuje coraz więcej. I to zdolnych, utalentowanych, tak ze Szczecinka, jak z Atlantiku. W tej chwili już mamy zawodników, którzy zaprezentują się z nowego klubu ze Sławna. Powstaje coraz nowych, więcej klubów i sekcji. No, jest spore zainteresowanie. Mamy niestety kłopoty jedynie z obsadą sędziowską, gdyż ministerstwo po prostu nie ustaliło kwestii, po prostu zapad opłacania sędziów. Są to stare zasady 90. chyba 4, nawet roku 96, gdzie po prostu nie mobilizuje to sędziów do przyjazdu na tego typu zawody. Dopiero Mistrzostwa Polski to już coś ich to mobilizuje. To mam nadzieję dzięki mnie, mojej pracy tutaj kolegów, trenerów z innych klubów się zmieni trochę. Dzięki sponsorom mam nadzieję tak samo, którym serdecznie dziękujemy za pomoc tutaj
przy organizacji pomogli tutaj koledze Nityckiemu bardzo. Co do jeszcze wyszkolenia. Jeżeli chodzi o układy formalne, w innych dyscyplinach nazywa się to kata. Jest to dyscyplina bardzo trudna, ale no niezmiernie ważna. Dopiero suma punktów z kata i z walk decyduje o tym, który zawodnik w danym turnieju jest najlepszy. No trzeba jeszcze dołożyć do tego punkty za techniki specjalne. W seniorach do tego dokłada się testy siły. Tu układy formalne, no brylowali zawodnicy przede wszystkim ze Szczecina i zawodnicy z Gdańska. Pozostali zawodnicy, no tak na przykład Szczecinek zupełnie nie przedstawił układów, bardzo słabo wypada, jeżeli chodzi o układy, ustawiają się przede wszystkim na walkę. No w walce mają kilku zdolnych zawodników, ale którzy lada dzień odejdą do seniorów. No trzeba po prostu myśleć o tym rozwoju i starać się o to, żeby szkolić zawodników już w młodszych kategoriach. W tej chwili mamy najmłodsze kategorie, jakie możemy dopuszczać do walk. Jest to 14 lat. No to jest coś nie tak. Przecież w innych dyscyplinach jest ten wiek nawet 10, w judo, w taekwondo. W tej chwili wolno już od 12 lat. No ale startować. Ale trzeba szkolić od 10 roku życia gdzieś. W tej chwili turnieje dziecięce się organizuje. No niestety... Niestety niezbyt wielkim powodzeniem, chociaż mają wielu kibiców, rodzice, bardzo im się to podoba w tej chwili. Także widzimy na tym turnieju wielu kibiców i rodziców. Hala przygotowana dosyć interesująco tu w Kołobrzegu. Znamy tą halę od kilku lat, dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu. Podoba nam się ta hala, zaplecze dosyć dobre, no mogłoby być jeszcze lepsze. Myślę, że kwestia tutaj jeszcze jest... wentylacji całego ośrodka, może zabezpieczenia jeszcze technicznego, jakieś natryski dodatkowe dla zawodników, bo turnieje organizuje się tak w tej chwili. Ponad 100 osób startuje w takim turnieju, ponad 100 osób, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Pomorza i około 60 osób, jeżeli chodzi o makroregionalne Mistrzostwa Juniorów. No to o czym świadczy, że zainteresowanie jest dosyć spore. Z KKS Atlantik i ze szczecińskiego klubu taekwondo. Bardzo ładnie teraz w tej chwili mój kolega klubowy kopnął. Było to kopnięcie Jobczagi. W tej chwili dostanie...